Czekajcie. Się zmachałam. Fajny sweterek. Jakby ktoś pytał, to Primark za chyba piątaka. Albo za 7, już teraz nie pamiętam, ale macie na pewno to w holu. Okej, kupiłam tak, w Saversie, taki dyfuzer, tym razem Pan Aroma, Light Up Color Changing, Ray Diffuser, Apple and Cinnamon. Taki, i on był chyba po 3 albo po 4 poundy. Czekajcie, otwórzmy go sobie od razu, bo jestem mega ciekawa. Zaraz się muszę przebierać. I co? I do roboty. No, ale powiem Wam, że działa ten masażer, bo mnie plecy mniej coś bolą, naprawdę. I to nie jest tylko podświadomość. Dobra, zaraz zobaczymy, jak się to spisze. Ciekawiło mnie po pierwsze ten zapach, a po drugie chyba bardziej to światełko, że to jakieś tam kolorowe będzie. Nie wiem, o co chodzi, zaraz zobaczymy. Zrobimy test na żywo. Dobra, wyciągnijmy najpierw te pałeczki, w sensie patyczki. Zaraz Wam pokażę, co sobie kupiłam. Jestem mega ciekawa. Szukałam już tej pomadki, już Wam powiem, że to pomadka. Szukałam już tej pomadki wcześniej, ale ona była w sumie, słuchajcie, za dychę i mi było szkoda, bo nie było testera, żeby móc sprawdzić, jak w ogóle się u mnie spisze ten kolor. A z racji tego, że dzisiaj też nie było testera, ale za to był, ale była tańsza ta pomadka, to mówię, dobra, niech stracę. Czekajcie, bo muszę tą gumę zdjąć z tego dyfuzera tutaj. Ostatnio jak tak ściągałam, to słuchajcie, mi się wszystko wylało. Znaczy wszystko, no nie wszystko, ale trochę mi się wylało. Teraz nie chciałabym, żeby mi się to rozlało. Zaraz sobie potnę ręce, znając mnie i moją zgrabność. Uwaga. No, zapach fajny, tylko teraz czy będzie wyczuwalny. Aga, skup się, nie zakręciłam zakrętki. Więc najpierw zakrętka, żeby ładnie to wyglądało. Bardziej profesjonalnie. Zapach super. Bardzo fajne. Faktycznie jabłko i cynamon. I tak jak pisze, tak jak jest napisane, tak jest wyczuwalne. I gdzie to się te kolory tu? A, tu się chyba robi. No i dobra, jakoś tak to ma być. No, powiem Wam, że fajna taka ta. Może do łazienki, bo tutaj w sumie to mi, nie wiem, no też pasuje. My tą zostały dwa, świeczka pójdzie do łazienki najwyżej. No fajne to takie, fajny gadżet. Dobra, więc to rzecz pierwsza. Wzięło mnie na czerwień, czerwień świąteczną na usta. Ja wiem, że ja lubię bardzo delikatne takie, raczej nudziakowe, takie coś jak mam teraz, po prostu lekki, tylko delikatny połyk na ustach, czyli błyszczyk albo plumper, a tutaj zaszalałam, słuchajcie, zaszalałam po całości. Nie wiem, jak się to spisze, za chwilę sobie zrobimy test na żywo, a co? Ostatnio jak poszłam z czerwonymi trochę ustami do pracy, to szef powiedział, nice lips. Także jak nice lips, no to nice lips. Wybrałam 3, bo nie wiedziałam, który mi się najbardziej spodoba. O, czego tu brokat? Nie wiem. Dobra, wybrałam z Katie, od czego? Kate Moss chyba to jest ta seria. To jest, słuchajcie, Lasting Finish by Kate. Lipstick Rosetto bla 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 37. To jest ta seria, ta pomadka i ona jest, zaraz Wam zesłoczuję, więc od razu sobie zakasam rękawy, sprawdzam czas. Przepiękna czerwona, mam nadzieję, że jej nie miałam, nie kojarzę. Przepiękna czerwona, bardzo już mi się podoba, także chyba te usta dzisiaj będą, już sama nie wiem. Kolejna to jest Stay Satin, czy ja tą chciałam? 500 Radical i to jest z koloru z Liquid Lip Color z Rimmela. Kolorek Radical 500 i to też jest taka, widzicie, o, tu jest teraz ciemne takie światło. Ogólnie to był tak, krwista czerwień. Ładna, tylko mocna. Nie wiem, czy to nie lepiej do ciemnych, wiecie, ciemnej obudowy w ogóle. No i właśnie ten hicior. Szkoda, że nie było tego takiego pośredniego czerwonego. Tam jeszcze wiem, że też jest jeden, bo widziałam ostatnio w Tesco albo w Aldi. Już teraz nie pamiętam, gdzie to widziałam. Ale były podychę. I tak powiem Wam, że nie miałam odwagi za dychę, bo nie byłam pewna, czy będę ładnie wyglądać. Wiecie, czy będzie mi pasować w sensie. Czekajcie, bo chcę to... O, widzicie, nie wiedziałam jak oberwać, a to trzeba było po prostu przykręcić. No i kupiłam ten klasyk, czyli Superstay Matte Ink, te najbardziej trwałe pomadki. I ja wzięłam właśnie 20, czyli Pionier. No i wiem, że to jest sztos rzekomo. W sensie, zobaczymy kolor. Ten jest taki, zobaczcie, to jest taki, kurczę, aż się boję. Ale co, jedziemy za chwilę, co? Chyba może poza kamerą, bo ja się teraz tak
będę stresować delikatnie. Jest ładna, podobno jest trwała, ale jest bardzo mocna. Ja nie wiem, czy nie będzie dla mnie za mocna ci do pracy. Za mocna do pracy, co? Ładny kolor, czuję już jak wysycha. Lubię jak się tak oddziela, no ale tak mają pomadki niestety wszystkie matowe. Wytrę sobie chyba i zrobię tą z tą pomadką na razie słabszą. No boję się troszeczkę, że jest za ciemna do pracy, że wiecie, będzie widać po prostu moje usta i kurczę, nic poza tym. Chyba tą delikatniejszą sobie dzisiaj zrobię, a najwyżej jak mi nikt nic nie powie z tą delikatną, wtedy sobie przyjdę z takimi mocniejszymi. Bo ogólnie bardzo ładna. Naprawdę ładna. Okej. Jeszcze nie zdążyła zaschnąć, więc super. Zobaczymy, czy to jest taka bardzo, bardzo trwała i czy faktycznie jest taka niezniszczalna, czy przetrwa jedzenie, picie i tak dalej. Okej, to zostawię sobie jednak na imprezę, na święta. Myślę, że jednak będzie fajna. Jeszcze jak tak zraz pójdę na solkę, to będzie super. Więc jednak nie żałuję. Ale dziś, nie wiem teraz która, czy ta Stay Satin, czy ta Kate Moss. Chyba ta Kate Moss była taka najdelikatniejsza. O, Tylko z kolei to jest satin i ona mi się może nie będzie tak trzymać fajnie. No dobra, no taki... To jest taki w sumie, powiem wam, taki róż, ten czerwienio, pomarańcz. Nie wiem, ale ona nie będzie trwała, ja już to widzę. Kurczę, ona będzie mi się zmywać, ale nie mam tam jak sobie poprawiać. Sprawdźmy trzecią. To była ta druga. Clown z takimi ustami. Jednak jestem za blada, muszę się opalić. Dobra, jedziemy. Hialuronowy wypełniacz ust. Gadam już 14 minut, zaraz mi się skończy czas. A tu jeszcze nic nie pokazałam. Usta mam chyba całe naokoło czerwone, co? W kamerze. Dobra. No i niech to chwilkę zaschnie, a ja wam coś pokażę, co kupiłam sobie. Ta-da! Kupiłam sobie, bo mój się skończył już albo kończy. Nawet go teraz tutaj stąd nie widzę. Więc zakupiłam, bo był w fajnej cenie. Po 34 chyba. Gdzie ty jesteś? 34,99. 34,99 za 30. Ja myślę, że to jest fajna cena. Jest to mój ukochany dekadens. Kto się ode mnie nim zaraził, to możecie mi pisać, czy to jest dobra cena. Ja już nie pamiętam, po ile on chodził, ale mi się wydaje, że to jest dobra cena. 30, proszę bardzo. Ja go uwielbiam, więc po prostu wiem, że go bardzo szybko wykończę. Dobrze wiedzieć, że jest on dostępny właśnie tutaj w Saversie. Proszę bardzo, 30 ml. Opakowanie wyrzucam, pomimo iż jest piękne. Tutaj oczywiście nakrętka, cięższa od samej butelki. Przepięknie zapakowane, wszystko się zgadza, także to żadna podróba. Czekajcie, czarno to widzę, czyli czarny papier od razu się psiknę. Za 30, ja zawsze kupuję 30. Tak, oczywiście, że to jest mój zapach. O, oj, już go dawno nie używałam, bo faktycznie mi się chyba skończył właśnie. O, proszę bardzo, 30, 50 ma jeszcze tutaj ten taki pomponik. Także mega się cieszę, sama sobie zakupiłam. W sumie dostałam też pieniążki od rodziców pod choinkę razem z dziećmi, więc można powiedzieć, że nie sama sobie kupiłam, tylko właśnie od Mikołaja, czyli od rodziców dostałam, więc sobie przeznaczyłam na to. I tyle! Także super ekstra, ja się bardzo cieszę. No i co? Rodzice moi nie oglądają, więc mogę tutaj śmiało pokazać i powiedzieć, że to od rodziców i w ogóle, ale dziękować nie będę, bo tak jak mówię, nie oglądają. Podziękuję osobiście. O Jezu, jak ja się rozstarłam, nic mi nie mówicie. Ha, jakie różowe naokoło usta. Dobra, spróbujmy to. Nie wiem. Nie wiem, dziewczyny, albo mi się wydaje, albo się tak porozmazywałam już naokoło i jestem tu wszędzie różowa. Dobra! Zobaczymy, jak tak zdąży fajnie wyschnąć, to chyba z nim zostanę. Ale widzę, że muszę sobie tutaj podeszeć pod spodem, bo się upaćkałam. I dzisiaj coś do mnie nie mówią. Nie, dzisiaj nie ten kolor chyba w ogóle. Nie jestem chyba dzisiaj stworzona do czerwieni. Dzisiaj chyba nie będzie czerwonych ust. Jestem już cała różowa naokoło po prostu. Pokażę wam, co było w kalendarzach i ja muszę się szykować. Soap and Glory Super Cut Fat. Uwaga, chyba wiem, co to jest. Tak, to. Okej, już wiem.
Ja już wiem, czyli dziś, dokładnie 15 grudnia, będzie rozdanko tegoże produktu. Super Fat, gdzie tu jest przód? O tak chyba. Soap and Glory i to jest, słuchajcie, liner jakiś. Jumbo Carbon Black in Eyeliner. Także w komentarzach pod tym filmem, dokładnie 15, teraz co mówię, bardzo proszę, gdzie są nielosowane? Tu. Tak? Czekajcie. No, także Soap and Glory, ta rzecz powędruje do Was. Ja odkładam na boczek. No i czekam w komentarzach, oczywiście oznaczajcie Vlogmas Agi. Subskrypcja, polubić, udostępnić gdzieś ten filmik, w komentarzu podać swojego maila. I co? I Vlogmas Agi, hashtag i to wszystko. No i oczywiście na Instagramie możecie mnie oznaczyć, jeżeli coś dodacie, wtedy będę widziała, że dodaliście. Okej, słuchajcie, ja się będę zbierać, bo jestem po prostu aż różowa, muszę sobie to wszystko powycierać. Roztarte pomadki. No, zobaczcie, jak sobie porobiłam. Po prostu roztarło ta czerwień. No i jeszcze od Moni otworzę, jak już tu siedzę. Wypij sok z cytryny. O nie, no way. No dobra, ale zostawię na zadanie. Gdzie są te zadania? Tu. Zostawię na zadanie. I co my tu mamy? 15. Otwieram. Chyba coś cienkiego, jakaś maseczka, krem, coś takiego. Już, patrzymy. Coś ładnego. O, Tropical Island Watermelon Jelly Mask, limitowana edycja. Super! Żelowa maseczka do twarzy, nawilżenie. Bardzo dziękuję, uwielbiam zapach i smak arbuza. Mega, watermelon. Bardzo dziękuję, Monia. Ja spadam, bo się czuję jak po prostu clown. Zobaczcie, no tych pomadek jak tak się pościerałam. Okej, okay. Spadam, zbieram się, saver schowam, tu jest to paragon z poczty, za chwilę wyślę właśnie Moni potwierdzenie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego, jak ktoś miał dzisiaj urodziny i odzywam się do Was, myślę, że dopiero jutro albo może po pracy, jeszcze nie wiem. Buziaki, bajo! Czy Wy to widzicie? Szłam do pracy, lekko padało, wychodzę z pracy i jest biało, aż się zrymowało, masakra. A tu mój team, tada! A tu mój team. Dobra, nikt nie widział, przeszłam niezauważona, ale nie dziwię się, bo dzisiaj mieliśmy naprawdę busy. Skończyłam trochę wcześniej, bo teraz akurat był taki lekko przestój. Idę do domku, nie wiem czy dzieciaczki już wróciły, bo powiedziałam im w sumie, że będę o 10, a jestem o 9, czyli będę szybciej, ale u nas ciemno, bo widzę, że ciemno, tam gdzie się palą lampki, pokażę Wam, tam gdzie te niebieskie, także ja idę do domu, zobaczcie, masakra jest na drodze, patrzcie na auta, masakra jest na drogach, dobra, czekajcie, bo idę, to się patrzysz. Jedź jak jedziesz. Dobra, ja idę, bo zaraz mi coś garaż z tyłka zrobi. No i co? I jestem już pod domem. Szybko doszłam. Tak, trąb sobie. No, uwaga. Ciekawe, czy ktoś jest. Ale pewnie nie. Więc muszę wyjąć klucz. Nie ma. Gdzie tam? Już pieszy mi się do domu. Dobra, ja otwieram. Patrzcie, jak pięknie, kolorowo. No i do pału. No, nie jest daleko. Dzisiaj jestem bez jedzenia. Dzisiaj nic nie brałam. O, jak wesoło. O, lalala. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. I przechodzimy, zaczynamy dzień od otwarcia kalendarza. Boziu. Zobaczcie, zostały nam tylko tutaj te dwa małe rządki. No. Mamy dzisiaj 16, co to za naklejka, czekajcie. 16, czyli 16. Uwaga. Uwaga. Losuję. Co to? Zadać pytanie na Instagramie. Aha, czyli Wy zadajecie mi pytania. Ja Wam znaczy zadam pytanie na Instagramie, czy macie jakieś do mnie pytania do Q&A świąteczne. Także Q&A. No, świąteczne oczywiście. Więc to. I ja przechodzę teraz z Wami do drugiego pokoju, biorę kawę
Idziemy otwierać resztę kalendarzy. No i hejo, hejo, ja się do Was odzywam po raz kolejny i nie wiem, czy nie po raz ostatni. Tego dnia jest godzina, słuchajcie, prawie 15, dochodzi. Ja na 16 idę do pracy. Dzisiaj właśnie niestety, ale oddałam, albo niestety, oddałam, podzieliłam się też sprzątaniem, także wysłałam kumpelę. Z czego bardzo się cieszę, bo zawsze jej parę groszy wpadnie, a Pan Bóg kazał się dzielić. Ja dziś po prostu poświęciłam się troszeczkę YouTube'owi. Powiem Wam, że no jestem sama w szoku, bo widzę, że odcinek 10 jest w trzech częściach. No ale się działo, działo się, były zakupy, więc jeżeli tak bardzo chciałyście vlogi ze wszystkim, co się u mnie dzieje, no to się rzeczy Wam nagrywam to, co się u mnie dzieje. Jeżeli idę coś dokupuję, coś kupuję, to Wam chcę to pokazać. Potem był wypad do Edynburga z synkiem, gdzie musiałam załatwić sprawę, a przy okazji też sobie pochodziliśmy, trochę poshoppingowaliśmy. Potem Wam pokazałam właśnie całe zakupy, no i będą kolejne. Co dzisiaj? Jeszcze chciałabym otworzyć przed wyjściem z domu kalendarz z Wami. Tutaj mam część od Moni z kalendarza. Karteczkę już wylosowaliśmy, czyli to było Q&A, czyli na Instagramie jeszcze Wam zadam pytania. Właśnie dostaję, słuchajcie, wiadomości jeszcze z kolejnymi zleceniami na sprzątania. No ale nie dam rady, no nie wyrabiam, bo na popołudnie też chodzę do pracy, więc ciężko to wszystko pogodzić. No otwórzmy sobie, słuchajcie, kalendarze. Ja zaraz podpowiadam to na wiadomości. Otwórzmy sobie kalendarz przede wszystkim ten. Dzisiaj 16 grudnia, dobrze ja mówię? Tak. 16 grudnia, czyli otwieramy 16. Za chwilę idę szybkie jedzenie zrobić, do, ale coś wąskiego, jakaś kredeczka, czy co to będzie? Serio? No po prostu nie wierzę. Pachnie coś tu jeszcze chyba w tym kalendarzu. Nie wierzę, dziewczyny, po prostu. Coraz słabiej. Czym dalej, tym słabiej. Maskład, maskad, penseta. Serio? Po prostu no comment. Uczczę to minutą ciszy. Dżemy sobie zostawimy, świeczkę zostawimy. Mam zapas, także luz bluz. Uwaga, uwaga, mamy Soap and Glory, aby tu nie było nic rozczarowującego, aby nie kolejna gwiazdeczka malutka. 16. Więcej nie kupuję kalendarzy, to już się mi wobec. A czemu 15 jest nieotwarta? O, to ja wczoraj, a to w tym też 15 nie otwierała. Dlaczego tu 15 jest nieotwarta, słuchajcie? Sprawdźmy to. Lala. No, nieotwarta, wczoraj nieotwarte było. A 14 była? Czekajcie. 14 była? Była. Dobra. Mamy w 15, czyli wczoraj nie otwierałam. No, widzicie? Nic nie mówicie. To Soap and Glory Butter Yourself Up After Showering or Buffing. Czekajcie. Bardzo ładnie, uwielbiam te zapachy. Zostawię sobie. With Softening Shea Butter and Aloe Vera. Taki produkt, z tego się cieszę. Szkoda, że w takiej postaci, ale w innej tu być nie może, żeby było z pompką. Kot patrzy się na ptaki. 16. To wyjęliśmy. Dobra, i tu była penseta. Czyli 15 i 16. Dobrze wiedzieć, słuchajcie. Czyli otworzyliśmy wczoraj tylko mój kalendarz. Lala, gania te szęta za wysoko, a mnie samotnej źle. 16. Tu jeszcze 15. Ok, otwórzmy sobie 15. Coś też wąskiego. Posłużę się pensetą może. Wyciąganiem. Nie, no na pewno nie będę miała kalendarza na przyszły vlogmas. To już mówię od razu. Dla mnie to jest po prostu naciąganie tylko na kasę i tak naprawdę te produkty nie są warte tej ceny. Lepiej za te 35 czy tam 40 po prostu sobie coś kupić i tyle. Porządnego. Crazy Sexy Call. Jaki to jest kolorek? Fiolet chyba. Taki tu jest bardzo mi ciemno, więc wybaczcie. Taki bardzo ciemny fiolet, taka wiśnia wręcz. Jeszcze otworzyć nie mogę. Czy to jest gdzieś zaklejona? No, taki ciemny fiolet. Dobra, do czegoś tam się przyda. Kredka, ciemny fiolet. Ja nie używam, ale może kiedyś do czegoś użyję. I 16. Tu ślepa. Jest. Jest coś bardzo małego w tubce. Nie mówcie, że znowu pillow coś tam. Pillow plump. Nie. Nie. Naprawdę.
Pillow Plum XXL, jakaś taka dziwna, zobaczcie, dziwna ta, bo tyle tego jest, tak spadło na dół. Sexy Mother Pucker, Lip Gloss, czyli taki clear, a to się akurat przyda. Teraz mam już trochę świecące usta, a mam świecące za zasługą tego produktu z Vibo, bardzo fajny, bardzo ładny efekt daje na ustach, więc teraz nie wypróbuję, ale widzę, że tutaj jest po prostu zwykły, przeźroczysty taki produkt miętowy, bardzo fajny, to akurat, no to akurat super. Ja lubię, ja pożeram błyszczyki, więc lepsze błyszczyki niż kredki, pilniczki i jakieś separatory i pensety. Także spoko, jutro 17, więc coraz bliżej święta. Dżemy sobie zostawimy, nie robimy. No i otwórzmy jeszcze od Moni z kalendarza. Ułóż i zaśpiewaj własną piosenkę. Serio? Nie. Nie ułożę. To takie zadanie bardziej dla moich dzieci niż dla mnie. Ułóż i zaśpiewaj własną piosenkę. To możecie mi ułożyć słowa, ja ją zaśpiewam, wymyślę muzykę, możecie mi przerapować coś. Także jak ktoś jest chętny, lubi pisać wierszyki, to bardzo proszę w komentarzu pod tym filmem. Ułóżcie mi jakiś tekścik, napiszcie mi coś fajnego, a ja spróbuję to Wam zanucić, zaśpiewać. I będzie. Dobra. No, widzę, że ciężko było wymyślić jakieś zadania, bo już naprawdę wszystko, już po prostu wszystko było. Otwieram jakiś atomizer, jakaś buteleczka, jakaś mgiełka. Czekajcie, dezodorant, mgiełka. Isana, uwielbiam Isana. Tutaj są takie niedostępne. Isana i Balea bardzo lubię i w Polsce, jakbym tylko była, to na pewno bym się w to obkupiła. Znowu jakieś prywatne wiadomości, muszę sprawdzić. Isana, kokos, o, po niemiecku, poczekajcie, olejek do włosów, kokos, dwie pompki, kokos, jest kokos, uwaga, włosy mam już kwalifikujące się do umycia dzisiaj po pracy, na koniec pracy będę myła głowę, Także może do pracy być, będą ładnie sobie pachnie. Dzisiaj ostatni dzień, jutro weekend. No, dzieci kończą, a ja zaczynam. Poniedziałek mam wolne, wtorek mam sprzątanie i potem wolne. Środę pracuję, czwartek chyba wolny, piątek pracuję, sobota pracuję, niedziela pracuję. Tak to wygląda. Przynajmniej na razie. Wszystko się może dzisiaj zmienić, mogę mieć zupełnie inny grafik. Także się okaże dziś. Super. Bardzo się cieszę z tego produktu. Ja uwielbiam produkty. Pięknie pachnie, kokosowe. Uwielbiam Isanę i Balea. Także jakby ktoś może tutaj miał jakieś namiary, to Balea mogłabym się do mnie odezwać. Z chęcią dla Was bym coś potestowała. Nie no, żart cyniczny. Ale faktycznie, bardzo dziękuję. Uwielbiam takie produkty. Super, super. Tak jak ta maska watermelonowa, którą też może dzisiaj, nie wiem, zależy o której skończę. Może być dzisiaj, że będę do 21, może być, że będę do 22. Wszystko zależy od ruchu. A powiem Wam, że jak śnieg był wczoraj, tak już dzisiaj prawie, że nie ma śladu po śniegu. Nic nie pada, ani deszcz, ani śnieg, nie ma też przymrozku. Jest na plusie, także jest ok. Dziękuję bardzo, kochana, za olejek, bo jest fantastyczny, bardzo mi się podoba. No i co? I ja spadam. Filmik macie na kanale już udostępniony, także śmiga, możecie oglądać. Czekajcie, poprawię sobie tutaj, nie wiem, coś mi się dzieje z tymi ustawieniami w tym aparacie, wiecie? Naprawdę. Ja się z Wami będę żegnać. Taki delikatny makijaż sobie zrobiłam do pracy. Rozświetlenie to dzisiaj znowu wróciłam do paletki Decali Contour. Może nawet sobie jeszcze doprawię, a co? Nie mam dużo czasu, mam jakieś 30 minut, jeszcze idę szybko coś zjeść. Zrobię dzieciaczkom ziemniaki z jajkiem i niestety nie zdążyłam wyjść nawet nigdzie. Wpadła jeszcze Karolcia, pogadałyśmy trochę. Była Kasia. Po rzeczy właśnie, ponieważ ja na sprzątania noszę ze sobą rzeczy, także ja mam swój ekwipunek, jak to ja mówię. Wróciłam znowu do tej paletki, słuchajcie, przypomniało mi się, że ją uwielbiałam, także super ekstra. No i co, idę roboty zaraz. Widać chyba, nie? Tu chyba ładniej. Nie wiem, z którego profilu ładniej. Dobra, bronzerem już sobie tutaj nie kontroluję nic, bo to wiecie, przy tych olejach jak się stoi, to i tak wszystko gdzieś tam spłynie. Także Decali Contour od Smashboxa. Przypomniało mi się, że ją uwielbiałam. Mam też tu karteczki, ale Wam nie pokażę może. O, kartki mam świąteczne, które muszę Wam wypisać. Zrobię to jutro
rano albo dzisiaj po pracy, a jutro wyślę. Więc to jest to na rzęsach, jeżeli chodzi o rzęsy. Dzisiaj Clinique Chubby Lash. No, ten dokładnie produkt. Zobaczcie, jaki mam odrost na paznokciach, więc jeszcze przed świętami muszę zrobić pazury. Muszę się do Patrycji wybrać i chyba sobie zrobię czerwone. Mam ochotę strasznie na czerwień. No. No i dobra, i co? I to wszystko. I ja się z Wami żegnam, odzywam się do Was może po pracy, wszystko zależy, o której skończę i jak się będę czuła. Jest jedna też rzecz, o którą Wam będę chciała pokazać, zaprezentować i o niej coś powiedzieć. Nie jest to żadna współpraca ani sponsorowana rzecz, jest to po prostu coś, co zakupiłam komuś w prezencie. Okazało się, że to na tyle fajne, że zakupiłam sobie, już Wam o tym na pewno wspomniałam. I jest to masażer i będę chciała Wam go pokazać. Jeżeli któraś z Was zmaga się z jakimiś bólami stawów, mięśni, pleców, kręgosłupa i tak dalej, to się u Ciebie sprawdzi idealnie. Mnie drugi dzień, słuchajcie, nie bolą plecy, także naprawdę działa. I dlatego uznałam, że jest to godne i warte Wam pokazania. Żegnam się z Wami, do usłyszenia, słyszymy się całkiem niebawem. Buziaczki, pa jo!